Kamil Paczulski. Zaczniemy od takiego smaczku. Tutaj Tomek Majewski wraca z Masterką. Miał jechać chyba z Wami. Ciekawe. Tak, zresztą mnie to bardzo zastanawia. Tomek się umawiał z nami, od dwóch dni do mnie wydzwaniał, tak, będziemy wracać, tutaj planował mi życie, a teraz nagle wraca sobie z Lin Masti, także... Znaczy ja też bym wybrał kobietę, tak szczerze mówiąc, więc nie będę truł głowy, ale to zastanawiająca sytuacja. Świetna dyspozycja dzisiaj Radka, piękne KO. No chyba MMA to jest ten kierunek. Wydaje mi się, że teraz to jest jedyny możliwy kierunek tak naprawdę w sportach uderzanych. Wiemy, że problemy ma Federacja DSF, a chyba już właściwie to przestaje powoli istnieć, co mnie bardzo smuci, bo my generalnie jesteśmy klubem bokserskim K1 i to MMA to jest tak jakby w tej chwili dodatek, a chyba będzie to musiała stać się główna profesja Radka. Inne federacje, te K1, te stricte jak HFO działają prężnie, wiadomo, że FEN jeszcze jakoś tam działa, chociaż nie wiem jak to dalej będzie, bo wiem z tego co wiem, to mają problemy finansowe, bo przynajmniej wynika to z tego, że nie płacą zawodnikom w terminach i to nie tylko Radkowi, ale Jarkowi i tam kilku innym zawodnikom, którzy bili się w Warszawie, do tej pory nie zapłacili pełnych kwot. Radek dostał w zeszłym tygodniu, czyli po dwóch miesiącach dostał pełną kasę, znaczy w tygodniu chyba w piątek. Więc to bardzo późno, więc martwią mnie te problemy tych federacji K1. Jest to trochę smutne, bo jest to mój ulubiony sport, jeśli chodzi o sporty uderzane. Natomiast co, kierunek WCA i kierunek MMA w tej chwili. I Robert Jocz i eksperci od tak naprawdę od MMA są nam potrzebni w tej chwili. No i Radek się przestawia, to prawda. Sporo ciekawych rzeczy powiedziałeś, między innymi ten temat FEN-u. Sam tam miałeś się bić, to było ogłoszone na tej marcowej gali. Rozumiem, że już w związku z tą sytuacją to nie wchodzi w grę. Znaczy generalnie to jakby nie bije się z tego powodu, że mam kontuzję. Bo miałem się tam bić, super propozycja, gdzieś tam jakby moja relacja z włodarzami FEN-u, taka moja prywatna relacja, jakby do tej pory nie miałem żadnych zastrzeżeń i czy z Pawłem, czy z Bartkiem, także gdzieś tam to wszystko funkcjonowało, my mieliśmy kibiców, dużą rzeszę, staraliśmy się angażować czynnie w promocję gal, jak również gdzieś tam w zapełnienie tych sal, plus dodatkowo zawsze użyczaliśmy salę na różne teasery, na kręcenie jakichś tam rzeczy u nas w klubie, to wszystko nieodpłatnie, więc jakby angażowaliśmy się, praktycznie co galę byliśmy jakoś tam zaangażowani w organizację. No gdzieś tam to jakby efekt finalny i wiadomo, że ci zawodnicy też, Radek potrzebował jakiegoś rozwoju i wiadomo też ACA stwarza lepsze warunki finansowe i są te wszystkie jakby oczekiwania spełniane, plus jest to robione na bieżąco, bo bezpośrednio po gali tak naprawdę następnego dnia ten zawodnik dostaje wypłatę, więc on czuje tą kasę, plus jeszcze oni są bardzo elegancy i postępują fajnie, jeśli chodzi o opiekę medyczną, moje zainteresowanie zawodnikiem nie tylko przed galą, po gali, jakby to jest fajna ta ACA, naprawdę światowa organizacja, która o to rzeczywiście dba. Po pierwsze stać ich na to finansowo, a po drugie są to po prostu dżentelmeni, elegancy ludzie, którzy tak, że tak powiem, robią. Tutaj jakieś tam, jeśli chodzi o FEN, to takie mam swego rodzaju taki dysonans a propos tego, jak to wyglądało przez całą współpracę, a teraz jest mi przykro po prostu, że zostaliśmy w jakiś tam konkretny sposób potraktowani, to znaczy gdzieś tam Radkowi podstępnie został zabrany pas, jakby pożyczony tak naprawdę, Bartek pożyczył do zdjęć na konferencję dla Andrzeja Grzybyka, ten pas nie wrócił, więc to jest, uważam, po prostu to jest to, co zostaje zawodnikowi, bo naprawdę tam jakby ci zawodnicy kiedy nie zarabiają jakichś kolosalnych pieniędzy i my się zupełnie z czego innego utrzymujemy i to tutaj nie chodzi o pieniądze, o fakt, to jest pas, zawodnik go zdobył, a jak ktoś chce go zdobyć, to niech pokona Radka w kategorii 85 kg na FEN-ie, zapraszamy, może Andrzej Grzybyk w 85, w K1 jakby oczywiście, super fajnie, oczywiście nie mam tutaj, oczywiście nie mam tutaj żadnych pretensji do Andrzeja, natomiast włodarze nieelegancko się zachowali, jeśli chodzi o ten pas, pieniądze, opóźnienie, kilka miesięcy, tam jeszcze kilka innych szczegółów, każdy ma do siebie jakieś tam zastrzeżenia, może najlepiej by było to wyjaśnić przed kamerami, jakąś tam konfrontację zrobić tego wszystkiego. Przepraszam, że przerywam, Paweł Jóźwiak powiedział, że on się odniesie właśnie przed kamerami do tego. Jakby oczekujemy też na to odniesienie, oczekujemy prawdy i oczekujemy jakby, żeby kibice i środowisko mogło się dowiedzieć, bo jest Radek pierwszym zawodnikiem, który zaczął tak głośno mówić o tych wszystkich problemach, które są, bo Róża Gumienna w taki sam sposób straciła pas i go nie ma do tej pory, chociaż zdobyła ten pas. Więc to już jest taka sytuacja, o której ona nie powiedziała, a tak jest też, to jest drugi już pas taki, więc uważam po prostu, że to jest brak szacunku dla zawodników i odcinając tutaj jakiekolwiek prywatne animozje, czy między Radkiem, czy między Pawłem i tak dalej, to ten pas po prostu się jemu należy i jakby to nie powinien być w ogóle, to nie powinna być w ogóle żadna kwestia sporna jak dla mnie. Jeżeli chcemy być poważni, robić poważne rzeczy, to zachowujmy się poważnie, a przykład powinni dawać włodarze,
wiadomo, różne są problemy z różnymi zawodnikami na całym świecie, w różnych federacjach, w boksie, w kickboxingu, czy w UFC i tak dalej, często się zdarzają jakieś tam problemy, konflikty, ale to nie widziałem, żeby Dana White się w taki sposób zachowywał, czy ktoś, kto traktuje poważnie swoją pracę. To jest może teza, ale trenujecie Lil Masti, no kickboxing trochę umarł na rzecz MMA tak naprawdę, a teraz to MMA zdaje się być delikatnie wypierane przez takie bardziej freakowe organizacje. Zresztą dzisiaj mamy event, gdzie walczą same freaki. Co ty o tym sądzisz tak naprawdę? Wydaje mi się, że z punktu widzenia prawdziwego sportu to nie ma jakiegoś dużego pozytywnego wpływu na to, że to będzie jakaś tam wielka popularyzacja, bo ci ludzie przychodzą na konkretne osoby, czyli ci, którzy oglądają, wykupują streamy i tak dalej, więc myślę, że to nie jest jakaś tam wielka wartość dodana. Natomiast jeśli chodzi o osoby, u nas w klubie przygotowuje się w tej... Ja byłem sceptyczny w ogóle, jeśli chodzi o Fame MMA do tej pory i tak dalej. Poznałem trochę tych osób, które rzeczywiście się przygotowują. Bracia Tyburcy się wcześniej u nas przygotowali i bardzo ciężko trenowali do tego Fame MMA. Fakt, że to było jakieś tam kilkumiesięczne przygotowanie i oni nie mogą się nazywać zawodnikami MMA. Podobnie jak Lil Masti czy inni zawodnicy, którzy teraz trenują. Oni dopiero to zaczynają robić, więc oni nie są zawodnikami MMA, nie są nawet sportowcami jeszcze w tej chwili. Zmienili swój tryb życia na sportowy. Jedni bardziej, drudzy mniej. Chwała im za to, że jakiś dają pozytywny przykład do tego, że można coś innego zrobić ze swoim życiem. Natomiast przykre jest dla mnie to, że prawdziwy sport potrafi przegrywać z takimi organizacjami, ale skoro ktoś chce to oglądać, to niech to leci po prostu i niech każdy decyduje o tym, co chce widzieć i gdzie chce być. Wspomniałeś o kontuzji, ale gdybyś ją zaleczył, to chciałbyś spróbować swoich sił też w MMA, może właśnie ACA? To jest jakby trudne pytanie w tej chwili. Ja jeszcze chciałem zaliczyć swój debiut w K1, kocham ten sport, nie udało mi się zrobić tego do tej pory. Tak sobie poukładałem życie zawodowe i prywatne, że mogę się teraz normalnie przygotowywać. Ten okres kilku miesięcy ostatnich, gdzie umówiłem się na tą walkę z Bartkiem i z Pawłem, to było jakby najlepszy okres chyba w moim życiu, jeśli chodzi o trenowanie. Zrobiłem ogromny progres, plus poświęciłem się w 100% tylko tym treningom. I mega się jaram, że dalej chcę to robić i dalej chcę spróbować. Do tej pory uczestniczyłem w przygotowaniach zawodników jak Arek Wrzosek, Radek Paczuski, tam Rafał Korczak, chłopaki ogólnie, którzy reprezentowali nas klub do tej pory i bardziej zajmowałem się sprawami menedżerskimi i tak naprawdę budowałem ten klub, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne. Natomiast teraz zatrudniłem osoby na odpowiednie stanowiska, które mi pomagają i mam czas po prostu trenować dwa razy dziennie jak profesjonalista i to mnie jara, to mnie cieszy i to jest fajne. Czyli ty jesteś głową Uniku, który już tak naprawdę nie jest tylko klubem, bo nawet macie swój catering dietetyczny. Tak, jeśli chodzi o Unik, to my bardzo chcemy poszerzać naszą działalność. Pod koniec roku wchodzi nasza marka sportowa, odzieżowa. Rozszerzamy projekt i będziemy produkować swoje rękawice, cały sprzęt bokserski, jakby odzież. Jakby chcemy iść tak bardzo szeroko, bo ta marka się ludziom podoba. Jesteśmy kojarzeni z jakością, mamy bardzo fajny klub. Mamy masaże, kroplówki, fizjoterapeutów, mamy u siebie dietetyka w klubie, także mamy kawiarnię sportową w tej chwili, także to wszystko tak jakoś zaczęło działać, że Unik to jest taka bardzo szeroka marka i to jakby naturalnym jest, że idziemy dalej do przodu i dołączamy kolejne produkty, diety i tam jeszcze sklep internetowy ze sprzętem, także działamy dalej. Miło słyszeć, zdrowia i powodzenia. Dziękuję bardzo.